Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Powoli kończy się czas Adwentu. Czas bardzo piękny, ale też czas wykradany przez komercję, marketing. Już od początku listopada, czasami od końca października w sklepach widzimy różne dekoracje świąteczne. Ale moi drodzy, patrząc na ducha tego świata i ducha Bożego, widzimy pewne zmaganie, pewną przepychankę o te dni, o te tygodnie, o te piękne, głębokie tygodnie Adwentu. Zachęcam Cię, abyś wytrwał jeszcze w tych ostatnich dniach. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Przyjmij tę łaskę, którą Pan Bóg przygotował dzisiaj dla Ciebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię o Twoje błogosławieństwo na dzisiejszy dzień. Duchu Święty, Ty prowadź mnie drogami Adwentu. Te drogi już powoli zmierzają w stronę celu, jakim jest stajenka betlejemska i uroczystość Bożego Narodzenia. Duchu Święty, niech te dni, niech to duchowe zmaganie, które za mną, przynoszą owoce już teraz. Niech to, co przygotowałeś dla mnie dzisiaj, przynosi święte owoce. Duchu Święty, Tobie zawierzam to rozważanie. Być może nie rozumiem wszystkiego, być może nie znam wszystkich tradycji Starego, Nowego Testamentu, zwyczajów, języka, gatunków literackich, jakimi wtedy się posługiwano, różnych przenośni, porównań, zabiegów stylistycznych. Pismo Święte jest naprawdę księgą bardzo bogatą, bardzo różnorodną, ale jest księgą o Bożej miłości, o miłości miłosiernej do człowieka, który się gubi. Duchu Święty, otwieraj mój umysł, otwieraj moje serce, abym lepiej rozumiał, abym lepiej kochał Boże Słowo, abym w tym Słowie widział Twoje działanie i Twoją obecność, obecność całej Trójcy Świętej. Duchu Święty, proszę Cię o to przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zachęcam Cię teraz do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. W dzisiejszych czasach pokora jest bardzo
trudną cechą. Jest bardzo trudną postawą człowieka i ludzkiego serca. Oczywiście wielu ludzi pragnie osiągnąć sukces, pragnie dążyć za swoimi ambicjami, marzeniami i to wszystko jest piękne, dobre, wartościowe i budujące, jeżeli jest ukierunkowane na Pana Boga, na właściwy rozwój pełni człowieka i także jeżeli pomaga podnosić w górę innych, podnosić ich godność, dodawać skrzydeł, pokazywać perspektywy, pokazywać, że można rozwijać talenty, jakie otrzymaliśmy od Pana Boga. Gorzej, gdy te ambicje, gdy to dążenie do sukcesu łączy się z tym, że człowiek zaczyna tracić wartości duchowe, wartości wieczne Pana Boga, gdy skupia się tylko na tym, co doczesne, na tym, co jest związane z chwilowym sukcesem, a przez to zaczyna także zatracać godność i miłość do innych, a niekiedy także miłość i szacunek do samego siebie. I moi drodzy, pokora jest szczególnie umiłowana przez Pana Boga. Widzimy to w postawie samego Boga. Jezus Chrystus uniżył się. Przyjął ludzkie ciało, postać dziecka, narodził się w bardzo pokornych, skromnych warunkach. Także w Nazarecie żyli bardzo prosto. Potem został ogołocony przed ukrzyżowaniem, zabrano mu wszystko, nawet szaty i w taki sposób ogołocony, odarty z tych rzeczy, które chronią nawet ludzką godność, powieszono go na krzyżu. Matka Najświętsza tak samo przez pokorę, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, przez pokorę zdobyła tę świętość, została wywyższona, została królową nieba i ziemi. I moi drodzy, im bardziej jesteśmy pokorni, im bardziej się przed Bogiem uniżamy, to tak jak mamy jakiś zbiornik wodny, im jest głębszy, to tym więcej można w tym zbiorniku zmieścić wody. Im my jesteśmy bardziej uniżeni przed Panem Bogiem, bardziej się zagłębiamy w tym uniżeniu, w tej pokorze, to mamy więcej miejsca, aby Pan Bóg zmieścił w nas ogrom swojej łaski, ogrom swoich darów, przede wszystkim wiarę, nadzieję i miłość. I Maryja była w sposób doskonały, jako niepokalana, była w sposób doskonały pokorna, dlatego Pan Bóg umieścił w jej sercu tyle łaski, stała się pełną łaski. Nie bój się pokory, ponieważ to właśnie pokora będzie wynosiła cię na prawdziwe szczyty. Szczyty, w których będziesz oczyszczana, oczyszczany z egoizmu. Jest to piękna droga. I pragnę zawierzać cię dzisiaj Panu Bogu, aby Pan Bóg napełniał cię właśnie tą łaską pokory. Pokory wobec Niego, wobec siebie, wobec innych ludzi, wobec stworzonego świata. Oczywiście w zachowaniu twojej godności i wartości. Ale im większa pokora, tym większa wartość, godność. I poczucie tego, kim tak naprawdę jesteś w oczach Pana Boga. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia, do jutra, jutro przedostatni dzień naszego rozważania.